Sfinks. Wielkim budowniczym od faraonów po Stalina. Robiłem go od stycznia do maja 1984 roku. Czas bardzo trudny. Można było kupić tylko zapałki i ocet. I to nie materiał hurtowo, 10 tysięcy pudełek od zapałek, bo mniej więcej tutaj tego może tyle być. Ale musiałem opowiadać anegdotę, że jestem modelarzem i w każdej budce ruchu kupowałem taki w szarych kartonie w papierze, było pozapakowane 10 sztuk pudełek od zapałek. Przyjaciele też mi znosili zapałki. Materiał deficytowy na ten czas. I ja robiłem go, żeby nie oszaleć, żeby zająć ręce po prostu. Ale przetrwał. Wiele rzeźb moich z marmuru nie przetrwało. A on przetrwał. Myszy go trochę nadżarły. Troszkę zmiękczył się. Ale i groza z tych oczodołów bije, tak jak z tych blokowisk. Powstawały w tym czasie z wielkiej płyty. Zresztą architekci używali często pudełek od zapału jako modułu. Rzeźby się skalowały, też stawiając pudełko od zapałek obok, żeby wiedzieć, jaka jest wielkość. On miał być spalony. Polałem go spirytusem. Zapałki tworzyły jego wnętrza, zapałki tworzyły piramidy. Ja podpaliłem piramidy, już miałem podpalić Sfinksa. Tym była dyrektorka Orońska, chwyciła mi za rękę, mówi: kupuję. Ja zmuchnąłem zapałkę i powiedziałem: artysta czasami idzie na kompromis. I w ten sposób się znalazł Sfinks. Nie został spalony, tylko się znalazł w kolekcji Orońska. I można go podziwiać do dzisiaj. Tak jak Sfinksa pod inną szerokością geograficzną, który był dowodem na bałwochwalstwo. A ten z pudełek od zapałek też trwa.